Cześć, witajcie na kanale Riser w grze Fortnite. Dzisiaj taki mini poradnik chciałbym wam nagrać, bo wiele osób pyta, skąd brać widolce, czyli tą walutę tutaj. Wielu z was mówi, że ja sobie tą kasę po prostu kupiłem i dlatego mam skórkę, ale tak nie jest, bo tych skórek jest w grze dużo i będzie coraz więcej. Niedługo będzie można je nawet wygrywać, zdobywając po prostu pierwsze miejsce i tą walutę też będzie można zdobywać. Natomiast w obecnej chwili, wygrając Battle Royale, po prostu tej waluty, tych widolców nie dostaniemy, bo też mamy wygrane po tym najnowszym update'cie i nic za te wygrane oprócz tego expa nie dostałem. A skórki są całkiem fajne, bo one się zmieniają codziennie, co 24 godziny zmieniają się tutaj 4 skórki i co tydzień zmieniają się nowe skórki specjalne, które no prawdopodobnie później już nie wrócą, bo to są skórki w ogóle chyba jeszcze halloweenowe. One będą jeszcze chyba przez tydzień, coś takiego, i później będzie znowu zmiana. I żeby te skórki zdobyć, niestety musicie, znaczy mam dla was dobrą i złą wiadomość. Pierwsza jest taka, że można je zdobyć za darmo, ale druga jest taka, że żeby je zdobyć za darmo, musicie posiadać podstawową wersję gry. I ona wygląda w ten sposób. Ja już zresztą kiedyś nagrywałem odcinki z tej podstawowej wersji gry. To się nazywa Ratowanie Świata, ale żeby zagrać w Ratowanie Świata, musicie mieć po prostu podstawkę, a podstawka jest płatna, obecnie kosztuje około 100 zł, może nieco więcej. O, i widzicie, na przykład tutaj za to, że się dzisiaj zalogowałem, dostaję 50 tych widolców, także zajebiście. Ta gra, ta podstawka będzie za darmo, będzie free to play w przyszłym roku. W przyszłym roku miało być na początku, ale będzie chyba troszkę później ze względu na opóźnienie premiery, jak myślę. Oni teraz bardzo dużo wkładają pracy w Battle Royale. W zasadzie co tydzień, w każdym tygodniu są dwa update'y, które poprawiają grę. Ostatnio był mega fajny update poprawiający shotgun i z tego shotguna polecam teraz wam grać, z tej takiej typowej pompki. Ona jest teraz naprawdę zajebiście mocna. A żeby zdobyć same widolce, jeżeli będziecie mieli podstawową wersję gry, wchodzicie w zadania. I tutaj macie tego bardzo dużo. Zresztą wykonując misje fabularne, czyli kampanię, bo sama podstawka gry, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka o tym, który nagrywałem we wrześniu, jest mega rozbudowana. Tutaj jest naprawdę dużo do robienia, zarówno w kampanii, jak i w trybie multiplayer. I są bardzo różne zadania, które trzeba tutaj zrobić. Takie jedno z nich, na przykład za 50 tych widolców, no to tutaj podczas takiej rozgrywki musimy... Może tutaj to tak do końca nie czaję, o co chodzi, ale musimy wykonać, widzicie, 5 misji i je ukończyć, takich typowych, zwykłych misji multi, i je po prostu ukończyć. Czyli nawet jeżeli przegracie, tak mi się wydaje, to po prostu tylko chodzi o to, żebyście zagrali do końca i dostajecie 50. I tych wyzwań jest sporo, ja sobie właśnie przyjąłem takie, które mają jakiś tam wpływ na te widolce, bo zazwyczaj dostajemy po 50, więc wykonując trochę tych misji, można sobie tej kaski trochę uzbierać. Ja uzbierałem łącznie 1700, grając po prostu, robiąc misję tutaj do 15 poziomu, a dużo nie grałem, naprawdę dużo nie grałem, więc szybko je zdobyłem. Wtedy nawet jeszcze nie wiedziałem, do czego te widolce będą. Na szczęście ich nie wydawałem, bo w sumie w Battle Royale jest dużo fajniejszy, jeżeli chodzi o sam Fortnite. I teraz pokażę wam jeszcze, jak wygląda taka rozgrywka, jeżeli się będziecie decydować być może na to, żeby kupić. I zdaje się, że w tych lamach, które niestety też są tylko w pełnej wersji, też można te widolce trafić, ale jest to no rzadki lód, wiadomo jak to bywa. No ale można dostać, więc to jest całkiem fajna sprawa. Za te widolce możemy kupować też, także nie polecam ogólnie, ale można też kupować sobie po prostu te widolce. Teraz pokażę wam jedną taką rozgrywkę i mam nadzieję, że uda się wykonać zadanie, żeby je zdobyć. Słuchajcie, tak wygląda taka typowa rozgrywka. W niej musimy wykonywać różne zadania. Tutaj na przykład muszę zbierać dzienniki ocaleńców i jeżeli zbiorę tych dzienników tam dwa, no to będę miał albo widolce, chyba w tym przypadku jednak coś innego, bo mam tutaj po prostu wiele questów przypiętych, ale jeżeli zniszczę 3 wozy strażackie, to dostanę 3 wozy strażackie, to dostanę 50 widolców. Sorry, się trochę zgubiłem.
I trzeba po prostu rozegrać taką grę. One są całkiem fajne, mi się fajnie grało w tego Fortnite'a przez ten czas, kiedy jeszcze tego Battle Royale'a nie było. Jest to naprawdę bardzo rozbudowana gra i jeżeli ktoś chce zainwestować kasę w widolce, to moim zdaniem dużo lepiej będzie dla takiej osoby po prostu kupić grę, bo to wychodzi tyle samo i sobie te widolce zebrać, bo będzie miał dodatkowo jeszcze moim zdaniem całkiem fajną rozgrywkę w kampanii, która jest przygotowana dla tej gry. Nie będę wam całej rozgrywki pokazywał, bo może nie wszyscy chcą, tylko chcieli się dowiedzieć jak wygląda zdobywanie tych widolców, tylko jeszcze na koniec wam pokażę, że je zdobyłem, ale to już później pod koniec odcinka, także wrócę do was za chwilkę. Słuchajcie, udało się zwyciężyć i na dodatek wykonałem chyba jednego questa, więc powinienem dostać 50 albo 100 widoców. Chyba 100 było za tego. Zaraz zobaczymy. To będę mógł wam pokazać, jak to wygląda. Niedługo też będę wrzucał odcinki z takie lepsze, w których udało się zająć pierwsze miejsce na kanał, bo niektóre rundy są fajne, niektóre są takie sobie, ale zazwyczaj jak pierwsze miejsce to jest tam około tych 10 kili, więc jest też co oglądać. Fajnie, że tutaj są też szybkie rozgrywki w tych materiałach. I teraz powinienem mieć nagrody po tej rundzie. Zaraz zobaczymy, czy mi wszystko zaliczy, bo ostatnio wykonałem questa i mi nie zaliczyło, więc może jest jakiś błąd czasami. Tutaj nie ma w tej skrzynce, ale jest lama. O, i mam 50 za wykonanie po prostu jednego z questów, więc można troszeczkę ich pozbierać. Nawet podczas robienia jednej misji możemy wykonać dużo questów i dostać dużo widolców. Tutaj mam, tutaj dostałem aż 100. Z mojej strony to wszystko. Już wiecie, jak zbierać widolce. Musicie mieć niestety pełną wersję gry, ale na szczęście nie musicie płacić za każdym razem, jak chcecie je sobie zdobyć. Z mojej strony to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam was do oglądania Fortnite'a na moim kanale i również innych odcinków. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć.